Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kruche ciasto ze śliwkami i bezą. Potrzebować będziemy 3 szklanki mąki pszennej, szczyptę soli, 1 margarynę, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 0,5 szklanki cukru i 5 żółtek oraz 2 łyżki kwaśnej śmietany. Kruche ciasto zarobimy, a później zrobimy bezę i ułożymy śliwki. Ja margarynę ścieram na tarle, oprószam mąką i ścieram na tarle. Ciasto później schłodzimy. Ciasto kruche należy szybciutko wyrobić. Wyrabiamy energicznymi ruchami, aby było kruche. Jeżeli ciasto wyrabiamy długo, wówczas ciasto nie jest kruche. I należy ciasto schłodzić 30 minut. Dajemy do lodówki, aby ciasto odpoczęło. Tak, margarynę już mamy zdartą. Jeżeli mamy taką możliwość, to zamieniamy margarynę na masło, tylko zachowujemy proporcje, ponieważ kostka masła ma 20 deko, a margaryna 25. I teraz dodajemy pozostałe składniki. Dodajemy cukier, dodajemy żółtka, śmietanę i zarabiamy ciasto. Jest to efektowne ciasto. Możemy zastąpić innymi owocami, bo ja mam śliwki, ale mogą być inne owoce. Jakie mamy? Brzoskwinie, morele, czarna porzeczka. To już jest dowolność. Jakie w domu mamy owoce, to ciasto świetnie smakuje z owocami. Tak, już mam prawie ciasto zarobione. Damy folię i do lodówki. Mam ciasto. I ciasto tak wygląda, kruche ciasto, które daję na 30 minut do lodówki. Ciasto schłodzone podzieliłam na dwie części. Większą część wyłożyłam do formy 20 na 30 cm. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia. A teraz zrobimy pianę, bezę. Żółtka dałam do ciasta, a białka zostawiłam. I do bezy potrzebujemy 1 budyń i 3/4 szklanki cukru oraz szczyptę soli. Białka ubijamy na sztywno. Białka już mam ubite z cukrem na sztywno. Dosypujemy budyń i masę należy dokładnie pomieszać. Thank you.
kwaśniki już mam. Połączone. I teraz będziemy wykładać na ciasto. Na ciasto wykładamy śliwki. Śliwek miałam tak 60 deko. I na śliwki wyłożymy bezę. Bezę należy dać mniejszą część ciasta, którą zostawiłam. I ja to sobie rozkładam na całą powierzchnię. I będziemy mieli ciasto ze śliwkami i bezą. Ciasto będziemy piekli około godziny czasu w 170 stopniach. Sobie urywam takie niewielkie kawałeczki i spłaszczam. I tak kruche ciasto ze śliwkami i bezą wędruje do piekarnika. I tak oto wygląda kruche ciasto ze śliwkami i bezą. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Kruche ciasto ze śliwkami i bezą.